Siostry, drodzy bracia, pozwólcie jeszcze zanim rozpoczniemy, pomodlimy się. Poproszę zgromadzenie powstanie, a ja ukręcę. Dobry nasz Boże i Ojcze, raz jeszcze pragnę Tobie podziękować za ten przywilej przebywania w tym miejscu i jeszcze większy przywilej, aby przemawiać tutaj, z tego zboru. Proszę Ciebie, abym to nie ja przemawiał. Abyś to przemawiał Ty. Namaść mnie swoim świętym duchem, aby te Twoje słowa były tutaj mówione na tym miejscu. I aby serca wszystkich, którzy będą słuchać, były poruszone Twoim duchem. Aby prawdy Słowa Bożego, o których dzisiaj będziemy mówili, te ważne prawdy dotykały nas i sprawiały w nas przemianę na lepsze. Abyśmy mogli być gotowi na to, co jest przed nami. Prosimy Cię o to. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Najmniejsi, dzisiaj oczywiście kontynuujemy studium listu Judy. To już jest nasze siódme spotkanie z tytułu tych rozważań. Robimy to w ten sposób, że bierzemy każdy werset, rozbijamy na części pierwsze, analizujemy, bierzemy się za następny. Jaki jest tego cel? Abyśmy mogli z każdym krokiem rozumieć coraz lepiej nie tylko tę szczególną księgę Słowa Bożego, ale żeby ta prawda do nas przemawiała. Bo list ten, jak mówiliśmy, jest skierowany do Kościoła. Dotyczy problemu, który jest zarysowany w wersecie czwartym tego listu. Że jacyś dziwni ludzie wkradli się do Kościoła, których tutaj Juda nazywa ludźmi bezbożnymi. Pytanie, czy można być bezbożnym, żyjąc w Kościele? Musimy siebie sami pytać, gdzie stoimy, w jaki sposób przeżywamy nasze życie i czy w naszym życiu być może jest jakiś grzech, czy być może istnieje potrzeba ku temu, aby nasze relacje z Bogiem naprawić. Dlatego w ten sposób będziemy na to patrzyli. Czyli tak jak Juda pisze, są to ludzie grzeszni, nienawróceni, którzy pomimo swojego pożałowania godnego stanu duchowego nadal są w Kościele, nadal uczestniczą w życiu Kościoła, uważają się za osoby wierzące, pomimo że ich życie i charakter świadczą o czymś wręcz przeciwnym. I tym zagadnieniom przyjrzymy się dzisiaj w świetle wierszy, które już były czytane, ja przeczytam jeszcze raz, wiersz 14 i 15. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych.
aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. O czym mówią te wiersze? Popatrzmy, wiersz 14 mówi: oto przed Panem. Co to za wydarzenie? Powtórne przyjście Jezusa. A wiersz 15? Po co? Aby dokonać sądu. Czyli mamy ze sobą tutaj dwa połączone wydarzenia. Paruzję, przyjście Chrystusa, i sąd. Zgadza się? Z tego powodu to kazanie zatytułowałem Nadchodzi sąd. Oczywiście wiemy, że jest sąd teraz przedadwentowy, który teraz trwa, który już nadszedł. Mam na myśli to, patrząc z perspektywy jeszcze apostoła Judy, na to, co jeszcze będzie miało miejsce w przyszłości, kiedy Jezus przyjdzie. Ale powiemy sobie o tych wszystkich zagadnieniach, mam nadzieję, że w miarę wyczerpująco, chociaż oczywiście nie wyczerpiemy wszystkich kwestii i wszystkich tekstów, które o tym mówią, na pewno nie przeczytamy. Ale myślę, że postaramy się w jakiś sposób przebrnąć przez to, tak jak Biblia mówi nam. Zanim jednak powiemy sobie coś więcej o tym sądzie i paruzji, musimy coś sobie wyjaśnić. Bo mimo wszystko te dwa wiersze, jakie będziemy dzisiaj omawiać, to są dosyć zagadkowe wiersze, prawda? Bo skąd apostoł Juda wytrzasnął, za przeproszeniem, to proroctwo Henocha? Czy też Enocha? Zależy od tłumaczenia. Tych słów nigdzie indziej w Biblii nie ma, tak? On ich nie zacytował z żadnej księgi Starego Testamentu. Może powiedzmy sobie, kim był Enoch. Po raz pierwszy spotykamy go gdzie? W 5 rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie mamy wymienionych potomków Adama i Ewy w linii od Seta, owego sprawiedliwego Seta, który zajął miejsce męczennika Abla. I tak oto pojawia się w tej linii Enoch. Jego ojciec Jereb, syn Enocha Metuszela, lub jak kto woli w innym tłumaczeniu Matuzalem, słynny Matuzalem, który był najdłużej żyjącą osobą na ziemi. 99 lat. Czytamy. Księga Rodzaju, wiersze od 5, znaczy przepraszam, Księga Rodzaju, rozdział 5, wiersze od 18 do 24. Jereb żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jereb 800 lat i zrodził synów i córki. Jereb przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. I to tyle, jeśli chodzi o Henocha w Starym Testamencie. Stosunkowo niewiele. Widzimy z Księgi Rodzaju, że Enoch chodził z Bogiem. Jak często? Ja myślę, że każdego dnia, 24 godziny na dobę. Enoch oddychał niebiańską atmosferą. Poprzez modlitwę karmił się Bożym Słowem, przynajmniej tymi okruchami, jakie wtedy były. Tych obietnic, które jeszcze były zdane w Edenie, z jego właśnie być może kontaktu z Bogiem, które Bóg mu przekazał. Pouczał ludzi o obowiązkach wobec Najwyższego. I właśnie Najwyższy Bóg zdecydował, że ten, który tutaj na ziemi żyje tylko dla Boga, nie powinien zaznać goryczy śmierci, dlatego zabrał Enocha do nieba. Mówi: Enochu, ty tutaj żyjesz niebem. Ty chodzisz po ziemi, ale ty żyjesz niebem, więc chodź, zabiorę cię do nieba. Tyle wiemy z Biblii i ze świadectw ducha proroctwa. Potem o spuściźnie, o losach Henocha i jego spuściźnie Biblia nic nie mówi. Poza wzmianką, która jest tutaj w liście Judy i wzmianką, która jest w liście do Hebrajczyków. W słynnym rozdziale 11, który opisuje starotestamentowych bohaterów wiary, tak? I tam jest werset 5, 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, który brzmi: przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Już autor listu do Hebrajczyków zdaje się tu sugerować nam, że wie coś więcej na temat życia patriarchy Henocha, zanim został zabrany do nieba. A Juda to w ogóle poszedł na całość,
Bo zacytował nam w swoim liście fragment proroctwa, które ów patriarcha wygłosił. Skąd on je wziął? W tym momencie Juda cytuje apokryficzną księgę Henocha. I pytanie, czy ta księga była natchniona, skoro Juda ją zacytował? Słuchajcie, mówiliśmy już o tym wcześniej. Gdy omawialiśmy, omawiając list Judy, omawialiśmy też wiersz 9, gdzie jest mowa o tym, jak archanioł Michał rozmawiał z diabłem. Tak? W wierszu 9 jest ta scena. I tam Juda też nawiązywał do innej księgi apokryficznej, która się nazywa Zmartwychwstanie Mojżesza. To jest Niebowzięcie Mojżesza. Coś takiego. Powtórzę jeszcze raz. Na jakiej zasadzie to działa? W Nowym Testamencie na przykład apostoł Paweł dwukrotnie cytuje greckich poetów, świeckich poetów. Jeden cytat jest w liście do Tytusa, gdzie mówi Kreteńczycy, brzuchy leniwe i tak dalej. A drugi cytat jest w Dziejach Apostolskich, gdzie Paweł, mówiąc do Ateńczyków, cytuje fragment z wiersza innego greckiego poety. A ten wiersz oryginalnie mówi o Zeusie. Wiersz dedykowany Zeusowi. A jednak Paweł cytuje z tego wiersza pogańskiego. Z jego rodu bowiem jesteśmy. Odnosząc te słowa nie do Zeusa, ale do prawdziwego Boga. I dlaczego to się znalazło w Biblii, skoro to jest pogański wiersz? Bo to nie wiersz był natchniony, ale jego właściwe zacytowanie. I dokładnie tak samo jest z listem Judy, który cytuje jakieś dziwne, apokryficzne księgi. Juda, napełniony Duchem Świętym, daje nam przykład, cytując odpowiadający prawdzie fragment apokryfu. To nie księga Henocha jest natchniona. To natchnienie Ducha Świętego nakazało Judzie umieścić w tym liście właśnie ten, a nie inny fragment owej księgi. Coś wam teraz powiem, tak na marginesie, bo ta księga jest dostępna po polsku, można ją w internecie znaleźć, można sobie poczytać. Kto chce, niech sobie czyta. Ale jednocześnie ostrzegam, ona jest pełna niebezpiecznych, niebiblijnych nauk. Jest pełna mieszania prawdy z kłamstwem. To się ciężko czyta. Księga Henocha. Chociażby, zobaczcie, ona niezbicie chce dowodzić, tam jest czarno na białym napisane, że to aniołowie spółkowali z ludzkimi córkami płodzącymi synów. O czym mówi 6 rozdział Księgi Rodzaju. My wiemy, że to nie tak było. My wiemy, że chodzi o potomków Seta i córki Kaina, tak? Ale Księga Henocha co więcej wymienia wprost imiona wielu upadłych aniołów, którzy zawiązali się przysięgą, że oni będą brać, że no, że po, jakby narażą się na gniew Boży, biorąc sobie te córki ludzkie za żony. I to jest w tej księdze opisane. Czyli jakby ta księga nie pokazuje, że przyczyną upadku aniołów był bunt Lucyfera, tylko właśnie jakieś tam zachcianki kilku aniołów, którzy sobie coś takiego wymyślili. Generalnie cały plan zbawienia w tym kontekście gdzieś po prostu... Tak? Dokładnie. Tak, Henoch nie był autorem tej księgi i zaraz chcę powiedzieć o tym. Moi drodzy, bardzo proszę o ciszę. I zobaczcie, jeżeli jest imiona wielu aniołów, którzy są opisani w tej księdze, po imieniu, zmienia są tam wymienieni, no to ta księga jest wykorzystywana przez wielu czcicieli demonów, bo jak mają ich imiona, mogą ich wzywać po imieniu i to jest straszne. Wymienia też imiona kilku archaniołów, wśród których jest Michał, Gabriel i paru innych. Czyli zobaczcie, my mówiliśmy już, że Michał nie jest jakimś tam zwykłym archaniołem, jest ponad tym wszystkim, tak? Bo to jest Chrystus. Mimo, że są inni archaniołowie, on jest archaniołem z dużej litery. On jest ich głównym dowódcą. Tak jak są różni synowie Boży, ale on jest głównym synem Bożym. Są różni królowie, ale on jest wielkim królem. Są różni arcykapłani, ale on jest tym jedynym arcykapłanem. W tym sensie on jest tym jedynym archaniołem. Tak jak jest nazwany tu w liście Judy. I zobaczcie, jeżeli zrównamy Michała razem z innymi aniołami, to też gdzieś ta Ewangelia nam umyka. Ta księga jest bardzo niebezpieczna. Niektórzy miłośnicy skrajnych teorii spiskowych uważają, że jest tak zwana księga wyklęta, że był jakiś spisek hierarchów Kościoła, aby ta księga nie wchodziła do kanonu biblijnego, aby ludzie nie znali jej treści. Kochani, gdy będziemy słyszeć takie rzeczy, że ta lub inna księga powinna była albo nie powinna znaleźć się w Biblii,
Pamiętajcie, że Bóg czuwał nad swoim słowem. Bóg sam nad tym czuwał. Które księgi powinny ostatecznie znaleźć się w kanonie biblijnym, a jakie nie. Bo dzisiaj jest taki niebezpieczny bardzo trend właśnie wśród niektórych, że mówią, o, ta księga mówi to, ona powinna być w Biblii, a nie jest jakiś był spisek. A znowu otwierają Biblię i widzą jakieś rzeczy, które im się nie podobają. Na przykład w listach Pawła. Mówią, o, to listy Pawła trzeba wszystkie wyrzucić z Biblii, a trzeba wrzucić księgę Henocha, trzeba wrzucić księgi machabejskie. Nie człowiek ma ustalać, jakie księgi są święte. Bóg to uczynił. Bóg nam przekazał Biblię taką, jaką chciał, żeby była. Zobaczcie, że Biblia zmiankuje sama o istnieniu kilku innych ksiąg, które nie weszły do kanonu. Na przykład proroctwa Natana i Gada, albo kompletne kroniki królów izraelskich i judzkich. Bardzo fajnie byłoby mieć te księgi, prawda? Żeby znać wszystkie te szczegóły, ale Bóg tak sprawił, że ich nie ma. Gdzieś tam się zagubiły. No i widocznie Bóg uznał, że nie musimy ich mieć. A to, co mamy, jest wystarczającym, natchnionym Słowem Bożym. Jest wszystkim, czego nam potrzeba. I mnie nie obchodzi w tym momencie, czy apostoł Juda, cytując Księgę Henocha, wierzył w jej natchnienie i jej przesłanie, czy nie. Te dwa wiersze, jakie nam zacytował, są dla nas wystarczające. Księga ta powstała późno, bo w II wieku przed Chrystusem, choć możliwe jest, że zawiera ona jakieś prawdziwe słowa patriarchy Henocha, które gdzieś tam przez tradycję zostały przekazane i do których jacyś wizjonerzy, nasiąknięci greckim sposobem myślenia, dodali coś od siebie. I tak powstała księga, która rzekomo nosi imię Henocha, mimo że ona nie ma z nim wiele wspólnego. Także te słowa, które Juda zacytował, są najprawdopodobniej słowami samego Henocha, które gdzieś tam przetrwały i zostały tam umieszczone. W ten sposób powinniśmy to rozumieć. Wierzę, bo że Juda zacytował właściwe i prawdziwe słowa samego Henocha, co zresztą potwierdza duch proroctwa. Ellen White w książce Patriarchowie i Prorocy. Polecam cały rozdział o Enochu. Ten rozdział chyba się nazywa Set i Enoch. Ja może zacytuję dosłownie kilka fragmentów z tego rozdziału. Oto świadectwo ducha proroctwa, cytuję. Henoch nie chodził z Bogiem w transie czy widzenia, ale w codziennym życiu. W proroczej wizji był pouczony o śmierci Chrystusa i widział Jego przyjście w chwale w otoczeniu wszystkich świętych aniołów, by wykupić swój lud z grobu. Ujrzał też zepsucie, jakie zapanuje na świecie przed powtórnym przyjściem Chrystusa, pokolenie chełpliwych, zarozumiałych, samowolnych ludzi, zaprzeczających istnieniu Boga i Jezusa Chrystusa, drczących prawo Boże i odrzucających odkupienie. Widział także sprawiedliwych, ukoronowanych chwałą i czcią oraz bezbożnych, odrzuconych od oblicza Pana i zniszczonych przez ogień. Henoch stał się kaznodzieją sprawiedliwości, głoszącym ludziom to, co mu Bóg objawił. Jego działalność nie ograniczała się jedynie do Setytów, czyli potomków Seta. W ziemi, w której Kain ukrył się przed Panem, prorok Boży ujawniał wzbudzające zdumienie sceny, które ukazano mu w widzeniach. Wołał, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkich bezbożne uczynki, które się dopuścili. I tu właśnie siostra White cytuję te właśnie słowa skąd? Wprost z listu Judy. Z Biblii. Tak? Zauważcie, że jak czytamy ten rozdział Henochu, że Ellen White nie cytuje ani razu księgi Henocha. Ale cytuje co? Biblię. Cytowała w tym momencie natchniony fragment listu Judy. I na nim dzisiaj się skupimy. Henoch, będąc jeszcze na ziemi, ostrzegał grzeszników przed nadchodzącym sądem. Że jeszcze gdy za jego czasów jeszcze ten sąd nadszedł dopiero później, jakby pewną zapowiedzią tego ostatecznego sądu był potop. I był pewien podany czas, kiedy on nastąpi. Imię jego syna Matuzalem czy Metuszela oznacza po hebrajsku, że to przyjdzie, to nastąpi, gdy on umrze. Dziwne to imię dla syna. Ale jeżeli podliczymy sobie dokładnie, ja się już nie chcę dzisiaj bawić w matematykę, te 969 lat, które przeżył Matuzalem od czasu jego urodzenia do śmierci i też linię, jak wyglądał potop, zobaczymy, że Matuszelach umarł dokładnie w tym roku, w tym potop. Czyli zobaczcie, że to jego imię było ostrzeżeniem. W momencie, gdy Matuzalem umrze, to przyjdzie potop. Żydowska tradycja mówi, że Matuszelach
zmarł 10 dni przed potopem. Nie możemy tego sprawdzić, ale możemy na podstawie Biblii zobaczyć, że umarł w tym samym roku. Więc to jest bardzo dla nas znaczące. Przyjrzyjmy się uważnie słowom, które napisał Juda w wierszach 14 i 15. Nasze tłumaczenie z Biblii Warszawskiej mówi: oto przyszedł Pan, czyli czas przeszły. I tak zresztą oddaje to wiele innych przekładów, chociaż na przykład Biblia Gdańska mówi: oto idzie Pan. Ten czasownik, bo to ciężko go przetłumaczyć tak wprost na polski, bo to jest tak zwany aorist. W języku greckim nieokreślony aspekt czasu wskazujący zazwyczaj na przeszłość. Albo na przyszłość, zależnie od kontekstu. Generalnie, gdy w Biblii pojawia się grecki czasownik w tej formie, to jest to coś postanowionego, pewnego. Czyli Henoch ma widzenie, w której widzi, jak Chrystus właśnie przychodzi na ziemię. I to jest postanowione i pewne, tak że można powiedzieć na 100%, że On przyszedł. Ta sprawa, chociaż należy do przyszłości, jest na 100% pewna, że się wydaje. Pan przyszedł, ale nie sam. Co czytamy? Że przyszedł ze świętymi, tysiącami świętych. Oczywiście chrześcijanie, którzy wierzą w nieśmiertelność duszy, mogliby powiedzieć: no tak, oczywiście. Pewnie po swoje ciała. Nie? Żarty na bok. Biblia sama wyjaśnia, kim są te tysiące świętych. Jezus w Ewangelii Mateusza 25:31 powiedział: a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Kim są owi święci? Aniołowie. Jeszcze jeden fragment, który dokładnie to wyjaśnia, równocześnie łącząc się z tematem sądu. Też Mateusza, rozdział 16, wiersz 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Te słowa są dla nas bardzo ważne dla zrozumienia słów, które rozpoczynają wiersz 15 listu Judy. Słowa samego Jezusa, zobaczcie, tłumaczą nam to, co oznacza dokonanie sądu, to jest wykonanie sądu. Jednak zanim to omówimy, pozwólcie, że przyjrzymy się samemu tematowi sądu jako takiego w kontekście biblijnym. Sąd w Biblii można rozumieć dwojako. Po pierwsze, jako proces sądowy, który wydaje wyroki, albo po drugie, wykonanie tego wyroku, jaki ten proces sądowy postanowił. Czy jest różnica między jednym a drugim? No jest. Tak, bo są w różnym czasie. I nie może być jednego bez drugiego. W Nowym Testamencie sąd to jest greckie słowo krisis. Dla nas bardzo znane słowo kryzys, tak? Krisis. Ono jest użyte w obydwu tych przypadkach. Albo jako proces sądowy, albo jako egzekwowanie wyroku. I to kontekst pokazuje, o jakim aspekcie jest mowa. Zobaczmy na przykład pierwszy aspekt. Widzimy ewidentnie w poselstwie pierwszego anioła. Pierwsza część wiersza z Apokalipsy, rozdział 14, wiersz 7. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Pytanie. Czy w momencie głoszenia poselstwa pierwszego anioła mieliśmy wykonanie jakiegoś wyroku? Nie. Bo jeżeli czytamy wiersz wcześniej, wiersz 6, to czytamy, że anioł, który głosił, to miał Ewangelię wieczną. Po co głosić Ewangelię? Po co głosić poselstwo? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, skoro ma zostać wykonany wyrok. To nie miałoby sensu, tak? Ten sąd nie jest egzekwowaniem wyroku na ziemi, ale jest to proces sądowy, który ma miejsce w niebie. Dokładnie tak, jak to opisuje wizja z 7 rozdziału Księgi Daniela, do czego jeszcze później wrócimy. Syn Człowieczy przychodzi przed oblicze Ojca, następnie zasiada sąd, otwierane są księgi. Ze słowem krisis wiąże się pokrewne mu słowo krino. Oznacza ono osądzanie, wydawanie wyroków, potępianie itd. Gdy pojawia się to słowo, to generalnie wiadomo, że nie chodzi o egzekwowanie wyroku, ale wydanie werdyktu, ogłoszenie wyroku. I tak jest na przykład w Ewangelii Mateusza, możemy otworzyć, rozdział 7, Ewangelia Mateusza, rozdział 7 i wiersze 1 i 2. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Tam właśnie, gdy jest mowa o sądzeniu, jest to słowo greckie krino.
Jeszcze jeden ciekawy fragment, gdzie jest klino. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Jeśli was to nie męczy, możecie też zajrzeć tam razem ze mną. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6. 3 pierwsze wiersze. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Krino. A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż nie jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czyż nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Celowo wybrałem ten fragment, aby przypomnieć nam wszystkim, że i my będziemy mieć udział w procesie sądowym. I to jest jeszcze przed nami. Będzie to podczas tysiąclecia, gdy sprawiedliwi, wierni będą już z Chrystusem zabrani przez Niego do nieba i będą właśnie sądzić cały świat i aniołów. Jednak obydwa te fragmenty, które teraz przeczytaliśmy, poruszają ich pierwszy aspekt. Sąd jako proces sądowy. Osądzanie kogoś, wydanie werdyktu. Oczywiście jest drugi aspekt, który mówi wprost o wykonaniu wyroku. Coś, co rozumiemy jako sąd ostateczny. Bez wnikania teraz w szczegóły, czy to będzie przed tysiącleciem, a co po tysiącleciu, oto co Jezus mówi do faryzeuszy. Mateusza, rozdział 23, wiersz 33. Węże, plemię żmijowe. Jezus chyba niezbyt był politycznie poprawny, prawda? Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Może jeszcze Marka 3,29. To jest ciekawy fragment. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Wolę tłumaczenie Biblii Gdańskiej, która mówi, ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego. Tam musi być słowo sąd, a nie grzech. Bo w oryginale jest krisis, czyli sąd. I zobaczcie, że ten sąd równoznaczny jest egzekucji wyroku o wiecznych skutkach. Oba te aspekty widać w samym liście Judy. W wersecie 9, który już omawialiśmy wcześniej i do którego dzisiaj nawiązałem, archanioł Michał nie wypowiada przeciwko diabłu czego? Bluźnierczego sądu. Czyli Chrystus w tamtym momencie mówi, ja nie będę wydawał na ciebie żadnego werdyktu. Natomiast aspekt sądu jako wykonanie wyroku widzieliśmy w wierszu 6, w wierszu Judy, gdzie widzimy, że mam co? O upadłych aniołach, którzy są zachowani na dzień sądu. No i oczywiście mamy wiersze 14-15, o których dzisiaj mówimy. Gdzie widzimy który aspekt? Pierwszy czy drugi? Zaskoczę was. Obydwa. Są tu obydwa aspekty naraz. I zaraz to wyjaśnimy. Najpierw odpowiedzmy sobie na kilka pytań odnośnie tych właśnie wierszy. O czym dokładnie mówi cytowane tutaj proroctwo Enocha. Po pierwsze, kto będzie sędzią? Pan. Już wcześniej czytaliśmy, że to będzie ten, który przyjdzie wraz ze swymi świętymi aniołami, czyli sam Chrystus. Tak jest. Ewangelia Jana, rozdział 5, wiersz 22. Co Jezus mówi? Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Ale czy tak naprawdę Bóg potrzebuje sądu? Czy On nie jest wszechwiedzący? On jest wszechwiedzący. Ale On nie potrzebuje sądu sam dla siebie. Za chwilę przekonamy się, że są istoty na niebie i na ziemi, które są zainteresowane tym, dlaczego te sprawy wyglądają właśnie tak, a nie inaczej. Po drugie, nad kim odbędzie się sąd? Wiersz 15 mówi wyraźnie. Nad wszystkimi. Przyjrzyjmy się uważnie wierszowi 15. Tam jest to słowo. Nad wszystkimi. Zatem zarówno nad sprawiedliwymi, jak i nad bezbożnymi. Tak? Tak, jak wszyscy, to wszyscy. Ale zaraz. Przecież Jezus obiecał nam w Ewangelii Jana 5,24. Co obiecał? Zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Nie stanie przed sądem, lecz przyszedł ze śmierci do żywota. Prawda to czy nie? No tak. A skoro Jezus to obiecał, to musi być prawda. Ale co wówczas zrobić z takim tekstem, jak pierwszy list Piotra 4,17? Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd domu Bożego. Czyżby Biblia zaprzeczała sama sobie? Nie, kochani. Biblia nie przeczy sama sobie.
Aby rozwiać wątpliwości, odpowiedzmy sobie najpierw na trzecie pytanie. Jaki jest efekt sądu? W wierszu 15 to czytamy? Ukaranie grzeszników. Tak, ukaranie bezbożnych grzeszników. Zaraz przyjrzymy się temu słowu ukaranie trochę głębiej. Ale na razie przyjmijmy, że chodzi o ukaranie. Bo oznacza to w świetle tego, co powiedzieliśmy, że ci, którzy należą do Jezusa, nie muszą po prostu brać w tym udziału. Nie muszą być karani. Bo niby dlaczego? Zobaczcie, że w wierszu 15 najpierw jest mowa o sądzie nad wszystkimi, czyli zarówno sprawiedliwymi, jak i bezbożnymi, ale zaraz potem jest mowa o ukaraniu tylko bezbożnych. Tak? Czyli mamy większą grupę ludzi, wszystkich ludzi, i zaraz potem wyodrębnioną mniejszą grupę z tej większej. Dlaczego zatem w tym zacytowanym proroctwie Enocha nie ma mowy o tym, co otrzymali w wyniku sądu sprawiedliwi? Bo nie ma tam słowa tego, co stanie się ze sprawiedliwymi, tak? W 15 już nie ma. To bardzo proste. Tylko musimy czytać tekst biblijny uważnie. Wiersz 14 zaczyna się bowiem tak. O nich to prorokował Enoch. O nich! O jakich nich chodzi? Kim są ci oni? No ci sami, o których mówimy już kolejny raz z rzędu. Zgodnie z tym, co Juda napisał wcześniej, w wierszu 4, bezbożnicy, którzy wkradli się do kościoła. Dlatego właśnie, skoro kontekst dotyczy tylko bezbożnych, Juda nie pisze nic tutaj o nagrodzie, która czeka sprawiedliwych. Aczkolwiek w dwóch ostatnich wierszach swojego listu, 24 i 25, których dzisiaj nie będziemy omawiać, jedynie wspominam, tam widzimy moment stawienia sprawiedliwych jako nieskalanych przed Bożym obliczem. Zatem list Judy całościowo porusza zarówno kwestię kary dla bezbożnych, nagrody dla sprawiedliwych i wiernych. Wszystko tam jest, na swoim miejscu. Dlaczego powiedziałem wcześniej, że te wiersze z proroctwem Enocha oznaczają obydwa aspekty sądu? Czyli, jeszcze raz przypomnijmy, aspekt numer jeden procesu sądowego z wydaniem wyroku oraz aspekt numer dwa wyegzekwowanie tego wyroku. Chociażby dlatego, że, jak już mówiłem, nie może być aspektu drugiego bez uprzednio pierwszego. A idąc dalej, Biblia łączy oba te aspekty wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Sam Jezus to mówi w Księdze Apokalipsy, Objawienia, rozdział 22, wiersz 12. Co mówi? Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Czy to jest ta sama myśl, co w liście Judy 14-15? Że mamy przyjście Jezusa i sąd nad każdym, sąd nad wszystkimi. Jezus też mówi, oddam każdemu. To jest ta sama myśl. On przychodzi, jego zapłata jest z nim. I oprócz jednak tych dwóch aspektów zrozumienia samego słowa sąd, należy powiedzieć coś więcej o samym sądzie. Jak to będzie wyglądać i dlaczego? No poczytaliśmy wcześniej te trudne wersety. Jedne mówią, że sprawiedliwi nie będą sądzeni. Inni, że będą sądzeni. Inni, że sami będą sądzić. Więc nie wiadomo, o co chodzi. Sąd Boży to są bowiem trzy osobne, choć powiązane ze sobą etapy. Moi drodzy, otwórzmy wspomniany już wcześniej siódmy rozdział Księgi Daniela. Już nie przechodząc przez całą tą proroczą wykładnię, mamy tam ów symboliczny mały róg, który prześladuje świętych Najwyższego i niejako w związku z tym w niebie rozpoczyna się sąd. Będziemy czytać wybrane fragmenty rozdziału siódmego. Rozdział 7, wiersz od 9 do 10. Gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy, lub w innych tłumaczeniach pradawny, przedwieczny. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koło jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. I teraz przeskakujemy do wiersza 13 i 14. I widziałem w widzeniach nocnych. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego.
Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. I jeszcze wiersze od 25 do 27. Tu jest właśnie mowa o tym małym robu, tak? Że co on będzie robił? Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Widzimy to? W niebie odbywa się sąd. Bo sąd miał się rozpocząć po tym okresie czas i pół czasu, kiedy rządził mały róg. Innymi słowy, papiestwo. Rządziło do określonego czasu, kiedy została mu zadana śmiertelna rana i później po tym miał się rozpocząć sąd. Nie będziemy teraz wnikać, dlaczego, jak to wierzymy, obliczamy, że sąd się rozpoczął w 1844 roku, ale mamy solidne biblijne podstawy, aby móc to określić. W każdym razie na tym sądzie widzimy Boga Ojca, tak? Widzimy Chrystusa, widzimy aniołów, widzimy księgi. Ale nie widzimy kogo? Ludzi. Ludzi tam nie ma. Gdzie są ludzie? Na ziemi. Jest prześladowcza moc małego rogu i są święci, których on prześladuje, ale w niebie ich nie ma. Jest natomiast werdykt sądu, który tutaj czytaliśmy, który mówi, że moc małego rogu zostanie obalona i zniszczona, a Królestwo Boże będzie dane, uwaga, czas przyszły, będzie dane komu? Świętym Najwyższego. I to jest pierwszy etap. Sąd śledczy w niebie, gdzie zostanie sprawdzone, komu należna jest jaka odpłata. Komu zniszczenie, a komu Królestwo Boże. Teraz szybciutko przejdźmy do Apokalipsy. Rozdział 20. Wiersze od 4 do 6, a potem 11-15. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim przez 1000 lat. Jeszcze wiersze od 11 do 15. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w księgach. I wydały morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, również śmierć, piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeśli to nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Widzicie to? Święci sprawiedliwi ożywają przy pierwszym zmartwychwstaniu, przy przyjściu Jezusa i otrzymują prawo sądu, w wyniku którego, na podstawie którego wydany zostaje wyrok. To jest drugi etap. I wtedy przy drugim zmartwychwstaniu, po 1000 lat, ten wyrok zostaje wyegzekwowany. Wykonany na bezbożnych, którzy nie znaleźli się w księdze żywota. I to jest trzeci etap. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii grzechu i grzeszników. Czyli, gdy Biblia w jednym miejscu mówi, że sąd zaczyna się od domu Bożego, to ona ma na myśli pierwszy etap sądu. Sąd śledczy przed powrotem Jezusa. A gdy Biblia mówi, że sprawiedliwi unikną sądu, to ma na myśli etap trzeci. Zniszczenie bezbożnych, wykonanie wyroku sądu i sprawiedliwi w tym zniszczeniu będą brali udział, bo oni są zbawieni. A gdy Biblia mówi, że wierni będą sądzić świat i aniołów, to chodzi o etap między nimi, tak? Etap drugi.
sąd nad bezbożnymi pomiędzy czasem przyjścia Jezusa, a pomiędzy czasem wstąpienia na ziemię Nowego Jeruzalem i sądu ostatecznego. Czyli zawsze tak, po tysiącleciu. Tak, to jest ten czas, gdy jest mowa. Panować będą przez tysiąc lat i wtedy oni będą sądzić. Zawsze trzeba mieć na uwadze kontekst i rozumieć te wszystkie trzy etapy, żeby wiedzieć, w jaki sposób dopasować do siebie zrozumienie, gdy Biblia mówi o sądzie. Który z tych etapów opisany jest w liście Judy? 14-15, który dzisiaj omawiamy. Kto powiedział wszystkie? Wszystkie! Wszystkie trzy. Mamy etap pierwszy, bo skoro Jezus dokonuje sądu nad wszystkimi, to wykonuje wyrok, jaki musiał zapaść wcześniej. To jest logiczne, tak? I skoro są ukarani bezbożni według ich uczynków, o czym zaraz sobie powiemy, to znaczy, że mamy też etap trzeci. Ale gdzie jest etap drugi? Etap, podczas którego sprawiedliwi święci zebrani do nieba podczas powtórnego przyjścia Jezusa dokonują sądu nad tymi wszystkimi, którzy nie zostali zabrani, aby można było wykonać nad nimi słuszny i sprawiedliwy wyrok ich zniszczenia. Gdzie to jest? Na pierwszy rzut oka tego nie widać. To jest tutaj w tekście. Jest to słowo w wierszu 15, które jest tutaj przetłumaczone jako ukarać. Jeśli was to nie nudzi, to mogę opowiedzieć o tym coś więcej. W greckim języku jest to słowo exelekho, składające się z czasownika elekho i przyimka ex. Bo jak się doda ex do elekho, to wychodzi exelekho. Nic tam to nie mówi. Dlatego wyjaśnię, co to znaczy. Słuchajcie uważnie. Słowo elekho oznacza udowodnienie błędu, ponieważ masz wystarczające dowody, aby przekonać kogoś, że jest w błędzie. W polskich przekładach tłumaczy się je zazwyczaj jako strofować, przekonywać, ganić, ujawniać lub karcić. Może podam kilka wybranych biblijnych przykładów użycia czasownika elekho. We wszystkich tych przykładach, które teraz przeczytam, występuje ten czasownik i się sami domyślicie, w którym on jest miejscu. Pierwszy Tymoteusza 5,20. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby inni też się bali. Rozumiecie? Efezjan 5,11. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Apokalipsa 3,19. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Jeszcze jeden ciekawy fragment. Tu Jezus mówi o Duchu Świętym. Jan, 16 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 8. A gdy On przyjdzie, przekona. Przekona, to jest to słowo. Przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiecie, co łączy te wszystkie wersety? To, co mówiliśmy, to, że jest w nich użyte słowo elekho, mówiące o karceniu, ujawnianiu, strofowaniu czy przekonywaniu. I to jest moim zdaniem najlepsze polskie słowo, które to tłumaczy. Przekonywanie. Przekonywanie kogoś, że jest w błędzie, że popełnia grzech. Bo mam dowody na podstawie prawa Bożego, Bożego Słowa, że błądzi i grzeszy. Ale po co? Aby zmienić jego postępowanie. Aby wywrzeć na nim wpływ, aby się opamiętał i nawrócił. Ale gdy mamy to słowo, które jest użyte odnośnie sądu w Judy 15, jak mówiliśmy, jest ono połączone z przyimkiem ex. I ten przyimek to jest najzwyklejszy, podstawowy przyimek w języku greckim, oznaczający pochodzenie, działanie lub punkt, skąd zaczyna się jakiś ruch. Generalnie to połączenie tworzące tutaj występujący wyraz exelekho występuje w całej Biblii tylko jeden raz. Właśnie tu. W 15 wersecie listu Judy. I ono oznacza ostateczne, całkowite i nieodwołalne przekonanie na podstawie dowodów. Po zwykłym przekonywaniu elekho nadal mamy szansę na zmianę postawy. Ale po tym nadzwyczajnym i wyjątkowym przekonywaniu exelekho żadnej szansy na zmianę już nie ma. Rozumiemy? Czyli jednak jest ten drugi etap sądu. Bo muszą zostać przygotowane jasne, niepodważalne
dowody, argumenty pokazujące bezbożnym, że ich grzech doprowadził do tego, że tracą nieodwołalnie żywot wieczny, że zasługują oni na zniszczenie ostateczne. Gdy czytamy wiersz 15, to się aż rzuca w oczy, co Juda i Eno, którego Juda cytuje, chce podkreślić. Bezbożni grzesznicy, bezbożne uczynki, bezbożni grzesznicy. Trzy razy są nazwani bezbożnymi. Chyba chciał nam tutaj, Juda i Eno chcieli nam tutaj dać do zrozumienia wyraźnie, że to są osoby bezbożne. Nie jest to jedynie zabieg stylistyczny. On podkreśla, że grzech przejawia się na wszystkich trzech płaszczyznach. Charakteru, uczynków i słów. To jest tutaj, w 15 wierszu. W zasadzie, tak? Oni są bezbożni grzesznicy, to jest ich charakter, że oni są bezbożni, mają bezbożne uczynki, mają bezecne słowa. Zaraz do tego wrócimy. I podobnie zresztą jak nawrócenie też dotyka tych trzech rzeczy. Charakteru, uczynków, słów. Jakie wypowiadamy. Jako wskaźnik, za kim ostatecznie opowiedziałem się w moim życiu. Czy był to Jezus, czy był to szatan? Może najpierw przypomnijmy sobie pokrótce, co oznacza słowo bezbożny. To samo słowo jest w wersecie, który już wspomniałem wcześniej, czwartym listu Judy. Już wtedy mówiłem to, przypomnę, bezbożny po grecku asebes. To jest tyle ciekawe, że to as z przodu oznacza zaprzeczenie słowa sebo, oznaczające osobę pobożną, oddającą cześć jakiemuś bóstwu, szczególnie jeśli chodzi o Biblię, tak, w Nowym Testamencie, głównie chodzi o osoby, które są oddane, pobożne, oddane Bogu. Innymi słowy, jeśli sebo oznacza człowieka pobożnego, przepraszam, no to jeżeli dodamy a do tego wyrazu, mamy asebes, to będzie oznaczał kogoś niepobożnego, kto nie oddaje Bogu należytej czci. Charakterem, uczynkiem i słowem. Wracając do sądu. Czytaliśmy dzisiaj kilka fragmentów mówiących o sądzie za uczynki, tak? W Apokalipsie czytaliśmy już, że umarli zostali osądzeni za swoje uczynki. Aby dopełnić tę myśl, należy wspomnieć też o sądzie za słowa. I Jezus to mówi w Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wiersz 36 i 37. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony, na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Czy zgadza się to z 15 wierszem listu Judy, który mówi, że Jezus idzie ukarać bezbożnych za ich słowa i za ich uczynki? Zgadza się. Teraz to słowo. Bezecne słowa. Generalnie to, co Biblia Warszawska tłumaczy jako bezecne słowa, należy dosłownie tłumaczyć twarde słowa. Gdzie to spotkaliśmy? Jest to dokładnie to samo greckie słowo skieros, jakie pojawia się w Ewangelii Jana 6,60. Gdy ktoś powiedział takie słowa, twarda to mowa, któż nie słuchać może. Kto to powiedział? Uczniowie, którzy słuchali słów Jezusa i którzy ostatecznie porzucili Go, powiedzieli, że to jest twarda mowa, któż tego może słuchać? Poszli, nie mogli Go słuchać dłużej. Ludzie nie mogli słuchać słów Jezusa, bo były one dla nich twarde, dosłownie, nieprzyjemne, ofensywne, surowe. Nie dało się tego słuchać. A dlaczego? Bo ich serca były nieczułe. Skażone grzechem. A słowa Jezusa, jeżeli poczytamy sobie ten rozdział, dotykały samego sedna. Tak? One pokazywały, jaka jest prawdziwa wartość Ewangelii, że Jezus musi cierpieć, że musi odnowić nas, że musi przywrócić nas do stanu naszego, żebyśmy porzucili nasze grzechy i tak dalej. Nie mogli tego słuchać. Oni oczekiwali może innego Mesjasza, który wygoni Rzymian i ustanowi polityczne królestwo, a nie duchowego Mesjasza. Nie takiego, który wymagałby jeszcze, żeby zmieniać coś w naszych sercach, w naszych umysłach. Nie chcemy takiego Mesjasza. My chcemy, żebyśmy my pozostali tak, jakimi jesteśmy, tylko żebyśmy mieli jeszcze władzę w rękach. A to nie jest o takim królestwie mowa. I zobaczcie, że tu przy sądzie jest odwrotnie. Chrystus mówi, mam dość słuchania waszej twardej mowy. Mam dość słuchania waszych słów, bezużytecznej paplaniny, ciągłego bluźnienia, krzyku, pyskówki, wyzwisk, wulgaryzmów, wymądrzania się, nawet naszych modlitw.
które nie szły w parze z prawdziwą przemianą charakteru i uczynkami dokonywanymi w Jego sprawiedliwości. Tak jest? Nie zapominajmy, że tu cały czas jest mowa o tych, którzy są w Kościele Chrystusa, ale ich serce nie jest z Chrystusem. I ci podzielą los grzeszników ze świata. Powtórzę tę myśl. Nikt nie będzie zbawiony tylko dlatego, że należy do Bożego Kościoła, a Kościół Boży nie mieści się w jego sercu. Niechaj nikt się nie łudzi. Biblia mówi, że do świętego miasta nie wejdzie nic nieczystego. I chcę wam podać ważną myśl autorstwa Ellen White. Pochodzi ze Świadectw dla Zboru, tom 4, strona 90. Tłumaczenie częściowo moje, a częściowo oparte na już istniejącym polskim przekładzie. Uwaga, czytam cytat. Ludzie mogą posiadać wspaniałe dary, zdolności, doskonałe kwalifikacje, lecz jeden defekt, jeden ukryty, pielęgnowany grzech okaże się dla charakteru tym, co stoczona przez rybactwo deska powoduje dla statku całkowitą klęskę i zgubę. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo w Księdze Izajasza Bóg przez swojego proroka mówi, że grzech jest tym, co odłączyło człowieka od Niego. I Bóg nie może się zbliżyć do człowieka. A ludzie nie chcą zbliżyć się do Boga, bo twierdzą, że Go nie potrzebują. I gdy my przychodzimy do Kościoła Chrystusowego, gdy uznajemy umysłem prawdę, ale w reformie naszego życia pozostawiamy sobie chociaż jeden mały grzeszek, który tak bardzo lubimy i go pielęgnujemy, to nie łudźmy się, nie możemy zajść z nim do Królestwa Niebieskiego. Tam nie będzie nic nieczystego. Z czymkolwiek mamy dzisiaj problem, z czym borykamy się, musimy w mocy Chrystusa rozwiązać już tutaj na ziemi. Już teraz, bracia i siostry, musimy przygotować się na wydarzenia, jakie przypowiedział Enoch, a które zacytował Juda. Tak, abyśmy w momencie przyjścia Pana mogli ostać się i przywitać Go z radością. Bo sąd nie musi nas przerażać. To dla nas dobra nowina. Jezus jest naszym sędzią, Jezus jest naszym obrońcą, ale nie obroni On nas, jeżeli będziemy się trzymać naszych ulubionych, pielęgnowanych grzechów. Jeżeli nie przyjmiemy Jego sprawiedliwości i mocy Jego Ducha Świętego do prowadzenia zwycięskiego, chrześcijańskiego życia. Kochani, jest moc. Pochwyćmy się Zbawiciela kurczowo. I prośmy Go, aby pomógł nam zwyciężać grzech w naszym życiu. Aby dał nam siłę do głoszenia Jego poselstwa na ten czas. Bo nikt nie musi ginąć. Nikt nie musi zostać ostatecznie skarcony. Jednak to, czy będziemy czekać na sąd z lękiem, czy z radością, zależy od wyborów, jakich dokonujemy już tu i teraz. Nie uciekajmy od Pana. Poddajmy się. Pozwólmy Jemu w nas zwyciężać. Pragniemy tego? Tak. Módlmy się. Oklęknijmy. Dobry nasz Boże i Ojcze, tak bardzo Ci dziękujemy za Twoją wspaniałą lekcję. Wiemy, Panie, że Ty sądzisz ten świat i że przyjdziesz wykonać wyrok. A my pragniemy znajdować się po tej właściwej stronie. Panie nasz, chcemy, aby w naszych sercach sąd nie napawał nas lękiem, ale był dla nas dobrą nowiną. Chcemy ukryć się w Tobie całkowicie, tak by być bezpiecznym przed gniewem Bożym. Ty nas bardzo tak kochasz. Pragniesz nas wszystkich ocalić. Panie, pragniemy znaleźć się z Tobą w Twoim świętym miejscu. Nie chcemy z wyrzutem patrzeć i goryczą, stojąc poza murami świętego miasta, że mogliśmy tam być, a wybraliśmy złe życie, pielęgnowane grzechy. Panie, nie pozwól nam na to. Panie, przezwycięż w nas i dopomóż nam, abyśmy zdecydowali się iść za Tobą całkowicie, w pełni, na każdy dzień, abyśmy pragnęli zwyciężania nad grzechem, nad każdą pokusą. Prowadź nas, o Panie. Prowadź nas, Jezu. Poddajemy się Tobie, nasze serca, na każdy dzień, na 100%. Abyśmy mogli kroczyć Twojej mocy i zwyciężyć. Nie obawiać się sądu, ale oczekiwać na Niego z radością. Czekamy na Ciebie, Panie. Przyjdź jak najszybciej. Panie, oczekujemy na Ciebie.
Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen.